Witam serdecznie na moim kanale Wszystkie Wagi i zapraszam do wysłuchania horoskopu. W miłości tutaj macie kartę wyborów, samotni będą mogli tutaj dokonywać wyborów, ale w stałych związkach macie tutaj właśnie też sprawiedliwość, będziecie mogły być wagi troszeczkę trudne do wytrzymania. Wasi partnerzy mogą stracić cierpliwość. Pamiętajcie, że nawet najbardziej cierpliwy partner może kiedyś być wyprowadzony z równowagi. O tym mówi karta sprawiedliwości w miłości. W trzecim tygodniu powinno wrócić wszystko do normy. Będziecie zadowolone, będziecie spełnione, pełne dynamizmu. Ale pod koniec miesiąca znowu czeka Was jakieś zranienie, możliwe, że od partnera jakaś mała wymiana słów, serce będziecie miały trochę złamane pod koniec miesiąca, drogie wagi. W finansach powinno być dobrze, dobra nowina, ochronę boską macie, możliwe szkolenia, wyjazdy. Może jakiś nowy początek, właśnie tutaj jakieś plany. Może być jakaś delegacja bądź podróż związana ze szkoleniami. Tutaj. Bądź przeprowadzka z biurka do biurka, bądź z pokoju do pokoju. Jakaś zmiana w pracy. No bądź delegacja szkolenia. W zdrowiu tutaj ja bym uważała na nerki, układ moczowy. I tutaj możecie mieć problemy z hormonami, ale także z problemy skórne w tym miesiącu. I uważajcie na sen. Mogą wystąpić problemy ze snem. Dobra przyjaciółka, mama, ciocia, koleżanka może Wam tutaj wyjawić jakąś tajemnicę, drogie wagi. Na początku miesiąca możecie się dowiedzieć o jakiejś tajemnicy, a z drugiej strony też uważajcie, bo tutaj właśnie i coś Was obciąży przy końcu miesiąca, jakaś informacja od ciemnowłosego mężczyzny. Nieszczery, ciemnowłosy mężczyzna dla Was przekaże Wam coś. No uważajcie też na przeziębienia i obciążenia kości i stawów, bo tutaj macie ogólnie koniec miesiąca. Stawy mogą być u Was tutaj przeciążone. Drogie wagi, ogólnie miesiąc zmian w pracy. W miłości bądźcie trochę łagodniejsze dla swojego partnera, a powinno być wszystko dobrze. Karty Lenormand, karty cygańskie mówią Wam tutaj właśnie, że pierścionek dostaniecie lub tutaj właśnie zakończą się Wasze problemy. Przepowiada szczęśliwe małżeństwo. Problemy będą w małżeństwie pokonane. Możliwe, że otrzymacie tutaj właśnie, mąż Wam kupi na przeprosiny pierścionek albo partner. List w drodze. Macie tutaj wiadomości z daleka. Do Was przyjdą drogą listowną, może SMS-em, kto wie. I tutaj kosa, uważajcie na nadciągające, mogą być jakieś zagrożenia w tym miesiącu. Ale głównie macie uważać na zdrowie, drogie wagi, na kości i stawy i uważajcie tutaj na problemy ze snem, problemy skórne i na nerki, układ moczowy w tym miesiącu. To są takie ostrzeżenia. Drogie wagi, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Przesyłam Wam bardzo dużo pozytywnej energii. I zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.